piątek, 21 sierpień 2020 rok. Właśnie wypływamy łódką w morze, płyniemy na Komino w czwórkę. Taki spontaniczny wypad po prostu w piątek, bo co można robić na Malcie w piątek? Te wszystkie małe łódki, które wyglądają jak pokradła i generalnie zastanawialiśmy się, po cholerę to w ogóle stoi w porcie, to są tylko łódki, żeby je wziąć. Znaczy, żeby wziąć sobie taką łódkę i podpłynąć do dużej łódki, która znajduje się gdzieś tam w morzu. A łódki naprawdę prawdopodobnie są tworzone z wszystkiego, co tylko można znaleźć w domu. Łącznie z szafkami po książkach. To jest po prostu taki wielki masażer do stóp. Tu wkładasz stopy. Wiesz, o co chodzi, prawda? Wkładasz stopy, włączasz program i wszystko. Przed chwilą zjedliśmy przepyszne rzeczy. Mogę pokazać, zaprezentować. No proszę cię, zobacz. Pyszny pad thai z wołowinką. Opakowania specjalnie szukane na tą okazję. Dodatkowo na deser naleśniczki zawijane ręcznie. Faszerowane nutellą i masłem orzechowym. Za chwileczkę odpalimy naszą łódeczkę i popłyniemy do Blue Lagoon. Gdzie będziemy się kąpać, skakać z łódki, pływać, skakać, delektować się słońcem, którego mamy aż netto. Przede wszystkim lody. Może zawołajmy pana, weźmiemy chociaż jednego. Najważniejsza istota pływania na wodzie na Malcie. Podpływają do ciebie lody. Masz ochotę na loda? Proszę bardzo. To znaczy w sensie, wiesz co, zjadłbyś loda? Proszę bardzo, podpływa do ciebie pan z łódką z napisem Algida i możesz kupić loda, jakiego tylko chcesz. Twoje zachcianki na Malcie zawsze się spełnią, cokolwiek by to nie było. Notabene, jesteśmy w lagunie, w Crystal Lagoon, znanej z tego, że woda jest krystaliczna. Kolor wody prawdopodobnie bierze się z tego, że pod spodem, to znaczy nieprawdopodobnie, jest białe dno z odbiciem światła, z kolorem wody tworzy to tą niesamowitą kaflę. Jak woda? Słona. Ostatnią godzinę spędzamy na Blue Lagoon, która w tym momencie nie jest blue, ale zazwyczaj jest. Po prostu jest już całkiem późno, około godziny 6. Dookoła nas łódki i różne inne. Skończyła mi się wena, co mam jeszcze mówić? Poczekaj. Kierowniczko, to co, kończymy odcineczek? Kończymy. Fajnie, to by było na tyle dzisiaj. A następnym razem zobaczymy coś innego. Nie, proszę pana, ale jak widzicie państwo, nie ma żadnego patrolu, żeby wezwać nawet. Po prostu jest się narażonym na takie zaczepki.